Jechaliśmy do Olsztynka, miasta na Mazurach, które liczy około 7700 mieszkańców. Prawa miejskie nadał osadzie wielki mistrz zakonu krzyżackiego Winrich von Kniprode w 1359 roku. Przy rynku wznosi się ratusz zbudowany na początku XX wieku. To jego południowo-wschodnia fasada od strony ulicy Warszawskiej. Prostokątny plac spełniający funkcję rynku otrzymał nazwę Placu Świętego Piotra, gdyż ten święty widnieje w herbie miasta. Święty Piotr z aureolą wokół głowy i w błękitnej szacie trzyma w prawej ręce złoty klucz, w lewej wspiera się na złotej lasce. Rynek posiada współczesną zabudowę, ponieważ Olsztynek w dużym stopniu został zniszczony w 1945 roku. Eklektyczny, dwukondygnacyjny ratusz zbudowany jest na planie prostokąta i nakryty czterospadowym dachem z czerwonej dachówki. Ściany zakończone są wydatnym gzymsem. Na środku kalenicy znajduje się niewielka ośmioboczna wieżyczka, dołem kwadratowa, którą otacza balustrada. Wieżyczkę wieńczy ostrosłupowy hełm. Na hełmie umieszczono herb miasta. Nad wejściem znajduje się niewielki balkon. W dachu ratusza umieszczono lukarny. Ściany budynku podzielone gzymsami ozdobione są dekoracyjnymi obwódkami okien. W 1993 roku przed budynkiem ustawiono kamienny pomnik lwa. Ten kamienny lew pochodzi ze zniszczonego w 1945 roku mauzoleum Hindenburga. Mauzoleum znajdowało się w Tannenbergu, obecnie Stembarku. Autorem pomnika był włoski rzeźbiarz Michelangelo Pietrobelli. Podczas renowacji rynku odsłonięto kamienne fundamenty średniowiecznej zabudowy. Odtworzono również studnię, która się tam kiedyś znajdowała. Za rynkiem wznosi się zabytkowy poewangelicki kościół wybudowany w połowie XIV wieku. Podczas odbudowy po pożarze w latach 1690-91 nadano mu barokowy charakter. W 1710 roku dobudowano wieżę. W 1945 roku został zniszczony przez pożar i odbudowano go dopiero w latach 1974-77. Obecnie jest to Galeria Sztuki Muzeum Budownictwa Ludowego. Przed kościołem ustawiono pomnik Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza, pisarza, kaznodziei ewangelickiego i filozofa urodzonego w Olsztynku w 1764 roku. Przy kościele znajduje się budynek dawniej parafii ewangelickiej, w której przyszedł na świat Krzysztof Celestyn Mrągowiusz, wielki orędownik polskości w zaborze pruskim. To od jego nazwiska powstała nazwa miasteczka Mrągowo. Niedaleko kościoła wznosi się zamek krzyżacki zbudowany na polecenie komtura ostruckiego Gintera von Hohensteina w latach 1349-1366 w stylu gotyckim. Zamek był zbudowany jako siedziba burgrabiego, który miał ściągać należności podatkowe i kontrolować szlak handlowy z południa na północ. Zamek został zbudowany na planie czworokąta i posiadał mury obronne oraz wieżę. W połowie XIX wieku dobudowano wschodnie skrzydło w stylu neorenesansowym. Wówczas zamek przekształcono na gimnazjum. Obecnie jest to zespół szkół imienia Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza.